Cześć, nazywam się Michał Derlicki, jestem trenerem osobistym. Będziemy dzisiaj wspólnie ćwiczyć, będzie to nasz pierwszy trening. Słuchaj, co będziemy potrzebować do naszego wspólnego trenowania? Na pewno kartka papieru, długopis, skakanka. Jeżeli nie mamy skakanki, to bierzesz sobie sznureczek jakiś taki cięższy i zastępujesz po prostu skakankę. Na kartce zapisujesz sobie ćwiczenia. Jakie mamy po kolei ćwiczenia? Zaraz to będę wszystko omawiał. W trakcie przerw między ćwiczeniami zapisujemy sobie ilość powtórzeń. Czyli jeżeli w czasie 50 sekund wykonamy, w czasie 50 sekund naszego treningu jakiejś stacji wykonamy 30 ćwiczeń, zapisujemy sobie na kartce, że w pierwszej serii jest to 30 ćwiczeń. W każdej kolejnej serii staramy się trzymać to samo ilość powtórzeń. Zaczynamy sobie od rozgrzeweczki. Tak? Jest to podstawowa forma. Na każdym treningu będziemy mieć razem rozgrzewkę. Staraj się ułożyć wszystko z siebie, co możesz, tak żeby się wypocić, wymęczyć i nie przejmować się tym, że nie mam siły, czy że ty nie masz siły. Wszyscy jesteśmy ludźmi, to normalne. Każdy jest inaczej wytrenowany. Dobra, myślę, że możemy sobie zacząć jeszcze na temat treningu. Każde ćwiczonko wykonujemy 50 sekund. Będziemy mieć 10 sekund przerwy między ćwiczeniami. Zaczynamy od rozgrzewki, która będzie trwała około 15 minut. Następnie rozciąganie i robimy sobie nasze obwody. Ćwiczenia będę omawiał tuż przed naszymi obwodami. Także możesz się przygotować. Mam nadzieję, że masz już wszystko ze sobą. Ja sobie tutaj podpinam. Przyda się jeszcze jakiś taborecik albo jakaś mała podpóreczka. W moim przypadku jest to piłka lekarska. Natomiast może być to jakiś taborecik, może być to ławeczka tej wysokości do pół piszczela i zaczynamy. Bierz skakankę, ja włączam stoper. No, teraz się trochę poplątała. Dobra, to sobie odstawiam na bok, przechodzimy sobie do tego zaraz. Włączam stoper, jesteś gotowy? Gotowa? No to jedziemy, czas poszedł. Luziutko skaczesz na skakance. Luziutko. To ma być rozgrzewka, nie masz się styrać, zmęczyć. Tylko wszystko na luzie. Może być to nudne, ale każda rozgrzewka wykonywana przez dłuższy okres czasu będzie nużąca. W naszych treningach będziemy oczywiście sobie zmieniać się. Będzie to raz skakanka, raz coś innego, bez przyrządu, z przyrządem. Czasem zmęczy się inaczej. Każda forma będzie przetestowana. Mamy przed sobą 30 dni treningowych. Dlatego przygotuj się na mocny wycisk. Cały czas na skakance. Trzyma jedno tempo. Trzymaj tempo. Ja ci powiem, kiedy masz przestać. Nie przejmuj się, że ci nie wychodzi. Czasem jest tak, że skakanka zahaczy stopę o nogę. Zacznij. Kontynuuj ćwiczenie po prostu. Zacznij od początku. To, że czegoś na chwilę, nic się nie stanie. Oczywiście niespecjalnie. Pięć minutek skakaneczki. Później przejdziemy do innych ćwiczeń. Będę tłumaczył. Cały czas tempo. Jedno tempo. Tempo z drużyną. Jeżeli jesteś na tyle fizycznie przygotowana, możesz sobie kombinować ze skokami na skakance, możesz
Możemy sobie dodać tu kolanka wysoko. Możemy luziutko na jednej nodze. Obu nóż. Tak. Cały czas luźno. Możemy sobie skakaweczkę na skos. Hop. W ten sposób. Tak. Jeszcze raz. Hop. Hop. Tak. Możemy sobie połączyć to z przysiadami. Czyli skakarka na skos. Hop. Przysiad, przysiad i skakaweczkę. Patrzcie tu. Mamy się zmęczyć, mamy się spoczyć i przejmuj się tym, o co chodzi właśnie. Ja też będę gdzieś się kalną. Bo ja daję się na wszystko. I ty, mam nadzieję, że nie wierzasz. Cały czas. Timer jeszcze mnie nie poinformował, także kontynuujcie tutaj. Nie ociągaj się, a pijesz się po rozgrzewce. Będziemy się rozciągać, to wtedy będziesz mógł skorzystać z picia. A póki co, trzymaj tempo, wszystko luźno. Tak jest. I jedziesz. Jeżeli to moje tempo jest dla ciebie za szybkie, zwolnij troszeczkę. Możemy zrobić tak. Tak. Pamiętaj, jak na jedną nóżkę skaczemy, to później na tą samą, taka sama ilość powtórzeń. Tak, aby równomiernie rozkładać obciążenia. Ja skaczę sobie dwa razy prawa, dwa razy lewa. Dwa, raz, dwa, raz. Raz, dwa, męczę raz jedną nogę, raz drugą. Albo wymusz. Mogą być kolana. I już. Piękny dzień, co? Słoneczko świeci. Pada deszcz. Tak jest, 5 minutek minęło. Mamy 10 sekund przerwy. Odkładamy skakaweczkę. Bierzemy naszą piłkę bądź wasz taborecik. Czekamy 3, 2, 1 i przed. Hop. Skaczemy sobie dotykając delikatnie naszej ławeczki, naszego przyrządu przed nami. To raz jedną, raz drugą. Przeskakujemy sobie. To samo, 5 minutek pracy. Tak jest. Może być to ciężkie ćwiczenie dla ciebie. Możemy je wykonywać z mniejszym natężeniem. Czyli dwa, raz, dwa. Odpoczniemy sobie w ten sposób, ale cały czas jesteśmy w ruchu. Ale dawaj, nie przestawaj. Brud to porządnie się rozgrzać. I jedziemy. Jak masz siłę, jedna, druga, na zmianę. Dotykamy tylko. Nie wchodzimy, nie wstajemy na nim. Tak jest, nie robimy czegoś takiego. Hop, nie przenosimy ciężaru na... Tylko cały czas dotykamy z góry delikatnie naszą ławeczkę, naszą piłkę. Nie przestawaj. Ćwicz. Ćwicz, widzę. No. Ja cały czas ćwiczę. Aha. Tak, co drugi. Tak. Dalej. Jeszcze nie. Jeszcze mamy czas. I zmiana znowu. Możemy to wolniej robić.
Możemy wolniej, nie mamy siły, możemy wolniej. Mamy siłę, możemy szybciej. Pamiętaj, podczas każdego treningu rozgrzewka to podstawa. Nie mamy 12 lat. Musimy się porządnie rozgrzać. Bezpieczeństwo to podstawa. A chcemy przecież bez kontuzji przebyć nasz 30-dniowy trening. Także rób co mówię, a będzie wszystko w porządku. Jeszcze i co druga nóżka. Tak jest. Okay. A jeszcze 2 minutki. Myślałem, że to mój stoper, ale to czyści. 2 minuty zostało. Idziemy. Nie przestawaj ćwiczyć. Dawaj. I na zmianę. Jeżeli chcesz sobie ustabilizować, wszystko możemy robić. 10 razy luźnych, tak? 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 20 razy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 9, 20 i znowu 10 luźnych, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i znowu luźne. Tak, bacz tą rozgrzewką. No. Luźniutko. Mamy się dogrzać. Tak jest. Dawaj, dawaj. Ćwicz. Ćwicz. Aha. Wszystko widzę. Dawaj. Nie wymiękaj. Jeszcze chwilę. Zaraz powiem ci, kiedy dość. Jeszcze. Nie poinformuję mój interwał. Ja poinformuję ciebie. Podgłośnij dźwięk. Będziesz lepiej mnie słyszał. Słyszała. Dawaj. Dawaj. Jeszcze chwilę. Tak jest. Ok. Tak, zostało nam ostatnie 5 minut. Przechodzimy, odkładamy sobie nasz taborecik. Mamy 15 sekund przerwy. Jedziemy sobie pajacyki. 5 minut. Naprzemienne. Raz rączki w ten sposób. Raz rączki w ten sposób. I poszło. Tak. Grunt to dobrze się dogrzać. Dotykamy rękoma nad głową dotykamy, łączymy nóżki. Nie oszukujemy w pajacykach. Nie robimy czegoś takiego. Pełny zakres ruchu. Hop, hop, od ud do kraśnięcia. Tak jest. To tylko 15 minut rozgrzewki. Dajesz sobie radę? Nie? Niemożliwe. Dawaj. Jedziemy. Jeszcze trochę więcej niż trochę. Tak jest. Nie zatrzymuj się. Trzymaj tempo. Wykonuj prawidłowo ruch. Od początku do końca. Tak jak opowiadam. Tak jak robię. Tak jest. Dawaj. Tak. I zmieniamy. Góra, przód. Nóżka w tył, lewa, prawa do przodu, rączki, góra, dół, przodem. Tak jest. Jeszcze chwilę. Jeszcze dłuższą chwilę. Nie zatrzymuj się. To tylko rozgrzewka. Dawaj. Chcesz się zmęczyć, czy nie? No. Nie zatrzymuj się. Jeszcze trochę.
jest. Tak jest, dawaj, dawaj. Jeszcze, jeszcze, jeszcze mój interwał poinformuje cię. Mnie też. Ćwiczymy w tym samym tempie, dawaj. Chyba, że bardzo nie masz siły i zipiesz, tak jak ja, ale masz siłę ćwiczyć, to ćwicz. Nie masz siły ćwiczyć, to zrób wolniej. Zrób wolniej, jak nie masz siły, ale cały czas w ruchu jesteś. Tak. Dawaj. Ćwicz, ćwicz. I jedziemy znowu, pajaseki. Hop. 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 Mamy czas. Hop. Dawaj. To tylko rozgrzewka. Jak nie masz siły, powtórz ten trening jutro. A za dwa dni zrób kolejny. Dawaj. Jeszcze mamy czas. Jeszcze chwilę. Tak jest. Dawaj. Tak. Jeszcze chwilę. Oddychaj. Pamiętaj o równomiernym oddychu. Oddychaniu. Trzeba oddychać. Musisz dotleniać organizm. Jak nie będziemy oddychać, to zaraz padniemy. Nie będziemy mieć siły. Wdech, wydech. Wydech na ręce w dół. Wydechaj powietrze ustami, nie nosem. Mocny wydech. Wciągaj nosem powietrze, wydechaj ustami. I zmieniamy ręce w przód. Jedziemy, jedziemy, jeszcze. Nie przestawaj. Jeszcze trochę czasu nam zostało. Pamiętaj, że zaraz będzie stretching, rozciąganie, to wtedy sobie odpoczniesz. Co? Nie masz siły? Nie jadłeś? Nie jadłeś? 2 godziny przed treningiem zjedzmy sobie coś energetycznego, żeby mieć siłę. Tak? Tak jest. Super. Rozgrzeweczkę mamy za sobą. Mam nadzieję, że spociłeś się tak samo jak ja. Ja jestem cały mokry. Ok, przechodzimy do części drugiej, czyli rozciąganie. Ja sobie tutaj wyłączę nasz stoper, aby nam nie przeszkadzał. Stretching. Tak? Musimy się porozciągać. Będziemy męczyć w treningu ogólnorozwojowym różne partie mięśniowe, także musimy się porozciągać w różnych kierunkach. Pierwsze ćwiczonko, nóżki razem, łapiemy się za rączki, wyciągamy się w górę, mocno w górę, wchodzimy na pięty, na palce i opad tułowia, plecki proste, dociągamy do ziemi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wchodzimy z powrotem na palce, wyciągamy się mocno w górę. Mocno na palce wchodzimy, tak. Pamiętaj o tym, żeby plecy były proste. W kolankach nogi wyprostowane. I dociągamy. Tak jest. 8, 9, 10. Wchodzimy w górę. Wchodzimy na pięty. I znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tak, wchodzimy na paluszki znowu. To samo, tylko ze skrętem tułowia. Ja jestem cały mokry już. I do boku. Hop. I dociągamy do boku. Dwa, trzy, cztery,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Chodzimy na paluszki. Wysoko wyciągamy się barki, wyciągamy w górę i w drugą stronę. To samo. Raz, dwa, trzy, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak jest. Lewą nóżkę dajemy do przodu. Robimy wypad, lewy ręką w przód. W ten sposób, aby kąt między podłudziem a udem był 90 stopni. I dociągamy sobie bioderka. Na razie nie opieramy kolanka o ziemię. Dociągamy w ten sposób. Tu możemy się przytrzymać za kolano. Tak jest. Opieramy sobie kolanko o matę bądź o podłogę. Fajnie, jakbyście mieli w domu jakąś matę, będzie przyjemniej wam się ćwiczyć, nie będzie się bijało. W ten sposób, że bioderko, o, dociskamy. Hop. Teraz rozciągamy mięsień biodrowo-lędźwiowy nogi prawej. Tak jest. Cały czas pracuję. Przechodzimy ciężarem na nogę prawą, na kolanko. Prostujemy nogę z przodu. Palce naciągamy na czoło. I łapiemy stopę. I dociągamy. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dociągamy. Tak. I z powrotem. Raz, dwa, plecy proste. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dociągamy. Tak. I idziemy. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, to samo. Druga nóżka, czyli prawa nóżka do przodu teraz. Kolanko wolne, nie dotyka ziemi. Podpieramy się jedną ręką za kolano, drugą o ziemię. I dociągamy sobie bioderka. Tak jest. Ćwicz, ćwicz, nie obijaj się. Tak, kładziemy kolanko sobie na ziemi i dociągamy biodrowo-lędźwiowy w dół w skos. Wypychamy biodro w przód. Tak jest. Pracuj. Cały czas pracuj. Odpoczniesz sobie po treningu. Jeżeli masz pod ręką picie, możesz się napić. Pozwalam ci. Okay, dobra. I prostujemy przednią nóżkę, ciężar na lewej i dociągamy. 4, 5, 6, 7, plecy proste, 8, 9, 10. Z powrotem dociągamy biodrowo-lędźwiowy. I druga dziesiątka. Brzuchem ciągniemy do uda. Nie ciągniemy głową do kolana, tylko głową do palcy, a brzuchem do uda. O właśnie, zasada. Wyciągamy się jak najdalej. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I będzie jeszcze jedna dziesiątka. I jedziemy. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak jest. Dobra, przechodzimy sobie do siadu płaskiego bądź siadu prostego. Palce naciągnięte na czoło. Łapiemy się za stopy, plecy wyprostowane i dociągamy sobie. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i trzymamy. Raz, dwa, naciągnięte, 3, 4, trzymaj 5, trzymaj 6, 7, 8, 9, 10 i rozluźnij nóżki. I powtarzamy ćwiczenie. Dawaj, nie ma na co czekać. Czas ucieka. Jedziemy. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i trzymamy. Raz, dwa, trzymaj, 3, 4, wytrzymaj, 5, 6, dawaj, 8, 9, 10 i rozluźniamy. Jeszcze trzecia seria będzie. Ok.
Okej? I jedziemy. Raz, dwa, dawaj, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i trzymamy. Raz, dwa, trzy, cztery, trzymaj, pięć, trzymaj, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i rozluźniamy. Okej. Robimy sobie w miarę możliwości rozkrok, taki jaki możemy. Staramy się maksymalnie palce do góry, plecy proste i jedziemy skłony do nogi wyprostowanej lewej. Dwa, trzy, cztery, pięć, popatrzcie, plecy proste, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i trzymamy. Raz, dwa, trzy, cztery, trzymaj, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeżeli nie możesz złapać sofy w ten sposób, trzymaj za palce. Jeżeli nie możesz złapać nawet za palce, bo możesz być nierozciągnięty, nierozciągnięta w ten sposób, ręce hop i tutaj, tylko taki zakres ruchu. Dobra. I druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i trzymamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Tak jest. I do przodu. Zostajemy w tym samym rozkroku. Sięgasz jak najdalej możesz, tak? I tutaj pracujemy sobie w ten sposób. Raz, dwa, brzuchem dociągamy do maty. Staramy się brzuch położyć na macie, czyli wyciągamy się jak najbardziej w przód. Hop, tak? I jedziemy. Raz, dwa, trzy, tak, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i trzymamy. Dwa, trzy, cztery, trzymaj, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Rozluźniamy. Łączymy powolutku nóżki. Tak jest, rozluźniamy. Przechodzimy sobie do siadu klęcznego. W ten sposób ręce opieramy z tyłu i delikatnie podnosimy kolanka w górę. Tak, żeby rozciągnąć sobie staw skokowy. Przechodzimy sobie na palce. Tak jest. Łapiemy się za pięty i przyciągamy klatkę piersiową do kolan. I ręce do przodu. Dobra, nóżki trochę sobie rozciągnęliśmy. Trzeba jeszcze ręce, tak? Łapiemy w ten sposób sobie, hop. Drugą ręką blokujemy za głowę i dociągamy sobie mięsień naramienny. Tak jest, trzymaj, trzymaj, trzymaj. Staraj się rozluźniać partię ciała rozciąganą. I to samo druga, czyli przyciągamy sobie, hop. Możemy się złapać tu za głowę i dociągamy. Tak jest. Teraz masz czas na oddech, bo zaraz zaczynamy nasze obwody. Czekają nas cztery obwody. W każdym obwodzie jest 5 stacji różnych ćwiczeń. Każde ćwiczenie wykonujemy 50 sekund i 10 sekund przerwy. Łokieć za głowę. Hop, naciągamy. Drugą ręką naciągamy. W ten sposób. Tak jest. Plecy wyprostowane. Dociągnij łokieć. I to samo druga ręka. Tak jest. Super. Jeszcze chwilę. Porządnie trzeba się dociągnąć, żeby nie było żadnych kontuzji. Ok. Myślę, że jesteśmy troszkę już rozgrzani, rozciągnięci. Także możemy sobie przejść do części głównej, czyli do naszych obwodów. Może zacznę od pierwszego ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie bardzo proste. Ręce na kark. Jest wypad nóżki lewej w przód. Hop, wypad nóżki prawej w przód.
staramy się robić w ten sposób, że jak już jest wypad, to podnosimy się przez nogę wykroczną i dopiero później wracamy do pozycji wyjściowej. Jeszcze raz pokazuję, czyli jest wypad na nogę, podnosimy się i dopiero wtedy jest powrót do pozycji wyjściowej. Pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie w podporze przodem. Odrywamy raz lewą nogę i prawą rękę i raz lewą rękę i prawą nogę. Wygląda w ten sposób. Hop. Tak. Hop. Hop. Czyli wymach ręki jest w przód, wymach nogi jest w górę. Staram się trzymać proste kolana. Ćwiczenie trzecie. Brzuszek do siadu równoważnego, czyli tyłem. Hop. Łapiemy się za nóżki do siadu równoważnego. Hop. Ręce wracają za głowę. Hop. Tak, w ten sposób. To jest nasze trzecie ćwiczenie. Stanie na przedramionach. Czwarte ćwiczenie mamy w stanie na przedramionach, czyli tylko w ten sposób. Pamiętamy, aby ciało było wyprostowane, żeby pupa nie była w górze, nie było za nisko, tylko poprzez pracę mięśni brzucha i pleców utrzymać ją w jednym położeniu. I ostatnie ćwiczonko to podskoki do klatki piersiowej kolankami, tak? Czyli hop, w ten sposób. Hop. Okej, dobra. Czyli mamy wszystkie ćwiczenia. Przygotowaną klatkę macie? Mam nadzieję, że tak. Dobra. Jedziemy. Ustawię jeszcze stoper. Jesteś przygotowany? Przygotowana? Mam nadzieję, że tak. Tu ustawiam na 50 sekund pracy. 10 sekund odpoczynku. Ja jestem gotowy. Ty również? No to dawaj. Zaczynamy od pierwszego ćwiczonka, czyli wykroki na przemian stronny. Gotów? To uwaga. Poszło. Hop, hop do pozycji. Raz jedna noga, raz druga. Hop, hop. Tak jest. Hop, hop. Mhm. Staraj się trzymać moje tempo. Jeżeli nie idzie, rób to sobie wolniej. Mhm. Mhm. Liczysz? 9, 10, tak, 11, 12, 13, 14. Czas leci, ale też liczymy. Tak jest, dawaj, dawaj. 19 powtórzeń. W przerwie zapisuję sobie 19 powtórzeń. Drugie ćwiczonko. Uwaga, w podporze. Jedziemy. Raz, dwa, trzy. Mhm. Trzymaj równowagę. 4. Dawaj, dawaj. 5. Dawaj. 6. Dawaj. 7. 8, tak jest, 9, 10, 11, 12, dalej, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, jeszcze czas, 22, nie przestawaj ćwiczyć, 23, 24, 25, dawaj, 26, 27, 28, 29, 29 powtórzeń. Bierz kartkę, bierz długopis i zapisuj. 29. Aha. Brzuchy do siadu równoważnego. Tak jest. I poszło. Raz, dwa. Ręce idą za głowę. 3, 4, dawaj, 5, 6, dawaj, 7. 8, 9, 10, 11, 12, dawaj, nie przestawaj, 13, 14, 15, 16, 17, 18, staraj się nie odkładać nóg na ziemię, 19, 20, możesz to robić wyżej, nogi mogą być wyżej, 22, 23, 24, 25, 26. Przy leżeniu przyciskaj odcinek lędźwiowy do ziemi.
się 9, 30. Tak jest, 30 razy, 30 powtórzeń. Wcale na przedramionach nie liczymy, nie zapisujemy, ponieważ nie mamy co. Okay, po prostu ustawić ręce w trójkąt, brzuch napięty, razem nóżki i trzymamy. Tylko 50 sekund, to niedużo. Z tego co wiem, to rekord świata jest około godziny 20 paru minut, a my tylko 50 sekund. Wytrzymać, wytrzymać. Trzymaj, trzymaj. Trzymaj, mocno napięty brzuch. Tak, pilnuję, żeby ci plecy nie puszczały i brzuch nie puszczał. Tak jest. Trzymaj, jeszcze chwilę. Trzymaj, wytrzymaj. Wiem, mogą ci się już trząść mięśnie. Ale trzymaj. Jeszcze chwilę. Tak jest. Dobra, i ostatnie ćwiczonko. Podskoki, kolanka do klatki piersiowej. 50 sekund. I będziemy mieć zaraz pierwszy obwód z głowy. Jeszcze zostaną tylko 3. Jedziemy. Raz. Dwa. Trzy. Tak jest. Cztery. Tak jest. Pięć. Dawaj. Sześć. Siedem. Tak jest. Osiem. Dziewięć. Tak. Dziesięć. Dawaj. 11. Ile masz? Dawaj. 12. 13. Tak, dawaj. 14. 15. 16. 17. Jeszcze. 18. 19. Tak. Dawaj, dawaj, nie przestawaj. 20. Dawaj, jeszcze raz. 21. 21. I wracamy do pierwszego, czyli ręce na kark, wypady nogi w przód. Jedziemy. Raz. Dwa. Trzy. Pamiętaj, ciężar na przednią nogę. Cztery. Podnosimy się też przez przednią nogę. Pięć. Sześć. Dawaj. Siedem. Osiem. Tak. Ostatnie było 19. Dziewięć. Dawaj. 10. Zachować tą samą liczbę powtórzeń, albo większą w miarę możliwości. 13, zgubiłem się. 14 chyba. Dawaj. 15. 16. Tak. 17. Tak. 18. Tak. 19. 20. Zrobiłem o jedno lepiej. To znaczy, że w pierwszej serii musiałem się obijać. Ćwiczonko. W podłoże przodem. Jedziemy. Raz. Dwa. Trzy. Dawaj. Cztery. Pięć. Tak jest. Sześć. Dawaj, dawaj. Siedem. Osiem. Tak jest. Dziewięć. Dziesięć. Tak. Dwanaście. Dawaj. Dwanaście. Trzynaście. Trzymaj pupenisko. 14. 15, 16, 17, dawaj, 18, tak, 19, 20, 21, tak, dawaj, 22, nie przestawaj ćwiczyć, 23, 24, 25, trzymaj tempo, 26, tak, 27, 28, tak, 28 powtórzę. 28, zapisuję, ty też zapisuj. Brzuch dosiadł równoważnego. Jedziemy dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie masz siły, możemy odkładać nogi. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Ja jestem cały mokry, a ty? 16, dawaj, 17, dawaj, 18, 19, 20, 21, jak tempo za duże, to zmniejsz, robisz tyle, ile możesz. Dawaj, dawaj, jeszcze trochę, jeszcze czas nie dał nam zdać. Zgubiłem się w liczeniu,
Tak jest. Około 29. No, brzuchę 30. Czyli o jeden mniej. Czyli prawidłowo. Dałem sobie wszystko wcześniej. I wstań. Tak jest. Razem nóżki. Brzuch napięty. Stoimy. Ciężar na barki przeniesiony. Nie w ten sposób, tylko na barki. Tak jest. Ciało wyprostowane. Brzuch napięty. Trzymaj. Trzymaj. To drugi obwód. Zaraz kończymy drugi obwód. Zostaną tylko dwa. Trzymaj. Wytrzymaj. Wytrzymaj jeszcze. Trzymaj. Tak jest. Trzymaj. Pamiętaj. Zaczynamy ćwiczyć wtedy, kiedy nie mamy siły. A nie wtedy, kiedy mamy. Tak jest. Bez wymówek. Dawaj. Zobacz, jak ze mnie cieknie. Dawaj. Mam nadzieję, że ty też się tak spuści. Tak jest. Zaliczone i podskoki w górę. A tego nie zapisujemy. Idziemy. Podskoki w górę. Drugi obwód kończymy. Uwaga. Poszło. Teraz. Dwa. Jedno tempo. Dobra. Trzy. Tak jest. Cztery. Tak jest. Pięć. Tak jest. Dawaj, sześć. Dawaj. Siedem. Aha. Osiem. Dawaj. Dziewięć. Tak. Dziesięć. Hop. Jedenaście. Hop. Dwanaście. Hop. Góra, góra. Dawaj. Trzynaście. Czternaście. Dawaj. Piętnaście. Tak. Szesnaście. Dawaj. Siedemnaście. 18, 19, hop, tak, 20, hop, tak, 20, 20, no, o jeden gorzej. I wykroki w przód. Zaczynamy trzeci obrót. I poszło. Jedziemy. Raz, dwa, trzy, dawaj, cztery, nie przerywaj ćwiczenia, pięć, dawaj, 6, 7, 8, dawaj, 9, nie przerywaj, 10, nie obijaj się, 11, 12, tak jest, 13, dawaj, 14, 15, 16, 17, tak. 18, tak, 19, 20, tak, 21, 21. O, czyli na nogi mogę robić szybciej, bo mam tendencję wzrostową, robię więcej powtórzeń. Ok, idziemy, raz, dwa, trzy, tak, cztery, pięć. 6, 7, rękę do przodu, nie do boku, 8, przód, 9, tak, 10, 15, dawaj, 12, to jest trzeci obrót, 13, tak, 14, 15, tak, 16, 17, dawaj, 18, 19, tak, 20, dawaj, 21, 22, tak jest. 3, 4, 5, tak, 6, 7, tak, 27 powtórzeń. Zapisujemy. O jeden gorzej. I brzuch. Kładziemy się na plecach. I bez wymówek. Jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Ręce za głowę. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 30, 31,
32, 33, 33. O kurwa. Poprawiłem. To znaczy, że można było robić szybciej. To jest dla nas nauczka i stoimy. Że następnym razem zaczynamy obwód i nie staramy się robić taktycznie, tylko na maksa. Robimy od początku na maksa, później jak schodzimy, nie mamy siły, robimy wolniej. Zgadza się? Dotarło to do siebie? To jest trening pierwszy, także możemy tutaj zobaczyć, jakie mamy siły, jakie mamy możliwości. Jak już wiesz, to będziemy mogli robić tak, aby trening był najbardziej efektywny. Trzymaj, brzuch napięty. Tak jest. Ręce w trójkąt, tak jest. Cały ciężar na barkach. Brzuch napięty cały czas. Zaraz kończymy trzeci obwód. Trzymaj. Tak jest. Tego nie zapisujemy. O, ja już jestem mokry jak świnia. Dobra, podskoki. Uwaga, zaraz czas. I poszło. Raz. Dwa. Tak. Trzy. Cztery. Pięć. Tak. Sześć. Siedem. Osiem. Tak. Dziewięć. Tak. Dziesięć. Jedenaście. Dawaj. Dwanaście. Dawaj. Trzynaście. Dawaj. 14. Nie przestała. 15. 16. Widzę. Dawaj. 17. Dawaj. 18. Dawaj. 19. 20. Tak. 21. 21. O jeden lepiej niż poprzednia runda. I wykroki w przód. Czwarty obwód. Jedziemy. Raz. Tak. Dwa. Trzy. Trzymaj tempo. Cztery. Pięć. Sześć. Tak jest. Siedem. Dawaj. Osiem. Dziewięć. Tak. Dziesięć. Dawaj. 11. Ostatni obwód. 12. Dawaj. 13. Nie zmieniaj tempa. 14. Przynajmniej trzymaj moje. 15. 16. Dawaj. 17. 18. Tak jest. 19. Dawaj. 20. Jeszcze. 21. Dawaj. 22. Tak. 22. O jeden lepiej. I podpór. Jedziemy. Jedziemy. Raz. Dwa. Trzy. Ciało. Staraj się wyprostowane. Cztery. Pięć. Ani pupa za nisko, ani za wysoko. Sześć. Siedem. Osiem. Ćwicz. Dawaj. Dziewięć. Dziesięć. Nie ma wymówek. Dawaj. 11. 12. 13. Dawaj. 14, ostatni obwód. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, nie przestawaj, 25, jeszcze trochę, 6, 27, 28, 9, 29. Zapisuję. O, znowu więcej. Omówimy sobie na koniec nasze wyniki. Jedziemy. Raz, dwa, trzy, dawaj, cztery, pięć, sześć, dawaj, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Daj siebie wszystko. To ostatni obwód. 12, 13, 14, 15, 16, dawaj, 17, 18. 19, 20, 21, 22, dawaj, 23, 24, dawaj, 25, dawaj, 26, jeszcze jest trochę, 27, 28, 29, 30, robię szybciej niż wcześniej, 32, to znaczy, że miałem siłę, 34,
35, 36, 37 powtórzeń, widzicie? 37. 4 więcej. Stanie na przedramieniu. Poszło. Nóżki razem, brzuch napięty, ciężar na barki. Zrobiłem o 4 powtórzenia więcej. W brzuchach do siadu równoważnego. A ty ile? Mniej czy więcej? Jeżeli więcej, to znaczy, że wcześniej można było sobie pozwolić na więcej i zrobić ewentualnie w kolejnej obwodzie mniej z braku siły, a nie z braku chęci. Dawaj, stój. Brzuch napięty. Ciężar na barki. Dawaj, jeszcze trochę. Wytrzymaj. Wytrzymaj. Jeszcze trochę. Dawaj. Zostaną nam tylko podskoki po tym ćwiczeniu. Trzymaj. Okej. I zostały nam tylko wyskoki w górę. Kolanka do klatki piersiowej. Ja już jestem cały mokry. Okej. Gotowi? Poszło. Jedziemy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Też robię więcej. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Pokażę wam, że można. Dziewięć. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 23, 24, 25, 26, jeszcze, 27, 28, 29, 30. Jeszcze, 31, dawaj, 2, 33, tak jest, zobaczcie, 33 powtórzenia więcej, jakie 33, w poprzedniej serii zrobiłem 21, w ostatniej 33, to znaczy, że wcześniej mogłem się bardziej przyłożyć i wykonać większą pracę, niż zrobiłem to na tym treningu. Mam nadzieję, że u was była tendencja odwrotna. Zaczynaliście od większej i ona spadała. Wiąże się to z wytrzymałością mięśniową, którą nabierzecie sobie w trakcie naszych treningów. Mam nadzieję, że trening się podobał. Sugeruję jeszcze, abyś się porozciągał, porozciągała na koniec treningu, zrelaksowała, wzięła chłodny prysznic i mógł funkcjonować dalej. Dziękuję ci bardzo. Do zobaczenia. Do jutra. Trzymaj się.